Dobra, możemy. Czy gotowi jesteście? No tak. Kto w takim razie jest inicjatorem dzisiejszego dnia? Szanowni Państwo, jest nam miło gościć Was na przyjeździe pociągu słonecznego. Co prawda pociąg słoneczny przyjechał już wczoraj, ale potraktowaliśmy ten przyjazd pilotażowo. Dlatego dzisiaj witamy go oficjalnie razem z naszą orkiestrą. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny pociąg słoneczny przyjeżdża do nas. Poprawia tą dostępność transportową Ustki. Jest to jeden z czterech pociągów dalekobieżnych, które przyjeżdżają do nas do Ustki. Będzie funkcjonował do końca sierpnia. Cieszy się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego nam jako władzom Ustki jest bardzo miło i bardzo cieszymy się, że ten pociąg może do nas przyjeżdżać. Tam, gdzie jest dobra infrastruktura po pierwsze, a po drugie dobry tabor, dobre pociągi nowe, to ludzie wracają i przekonują się do podróżowania koleją. Chociażby z Warszawy w 5,5 godziny dojechanie do Ustki jest to niemożliwe, wręcz powiedziawszy samochodem, a pociągiem jedzie się bezpiecznie, komfortowo, jak widać klimatyzowany piętrowy pociąg jest sympatycznie. Jeśli mówimy o tym, w jaki sposób tutaj dotarliśmy, no to z jednej strony to były notoryczne i pisma, i zabiegi, i prośby wyrażone w rozmowach zarówno z zarządem powiatu, czy z burmistrzem, czy z urzędem miasta Ustka. I to tak naprawdę te dwa samorządy, wyrażając tą wolę, żebyśmy dojeżdżali dalej nie tylko do Trójmiasta, bo przypomnę, że na początku jeździliśmy tylko do Trójmiasta. Po modernizacji linii kolejowej do Gdańska, gdzie możemy jechać z prędkością 160 km na godzinę, no, jesteśmy w Ustce. A że Ustka to wakacyjna stolica Polski, no to stolica do stolicy. Jeżeli mogę, to jeszcze tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo członek zarządu Kolei Mazowieckich, pan Dariusz Grajda, myślę, że jeżeli powiem, że jest naszym takim przyjacielem regionu słowickiego, to nie będzie to wyolbrzymione, ale w zasadzie tak jest. Jesteśmy w stałym kontakcie, zawsze zabiegamy o to wspólnie z samorządem usteckim, żeby to połączenie było, ponieważ jest ono dla nas bardzo ważne. Turyści z Mazowsza, z Warszawy wsiadają rano i w południe są w Ustce, tak? 5,5 godzin w naprawdę bardzo komfortowych warunkach, ponieważ jest klimatyzacja. Można zabrać bezpłatnie rower, można zabrać bezpłatnie pieska, tak? Cena biletu, trzeba przyznać, jest niewygórowana, bo jeżeli chodzi o Warszawa, Ustka to jest około 60 zł. Natomiast jest wiele upustów, tak? Studenci jadą, czy uczniowie, praktycznie za połowę ceny. No zresztą ten pierwszy, wczorajszy dzień pokazał, jest 1000 miejsc siedzących, wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Dużo osób chciało podróżować tym pociągiem. No jesteśmy przekonani, że to pozytywnie wpłynie na Ustkę, ale nie tylko na Ustkę, bo wiemy, że przecież są różne inne miejscowości na terenie powiatu słupskiego, choćby Dolina Szarloty. Wielu turystów twierdzi, że to jest do Doliny Szarloty, przyjeżdżają na imprezy, na wiele innych wydarzeń, więc z naszego punktu widzenia tego typu bezpośrednie połączenie, jak pan członek zarządu powiedział, stolicy Polski z letnią stolicą Polski jest niezwykle ważne i kluczowe, dlatego w imieniu swoim, w imieniu samorządowców, mieszkańców chciałem serdecznie podziękować, proszę podziękować panu marszałkowi, ponieważ to jest spółka ze 100% udziałem samorządu województwa mazowieckiego, ale również wielkie osobiste podziękowania dla członka zarządu Kolei Mazowieckich Dariusza Grajdy, ponieważ wiem, że jest taką twarzą tego pociągu słoneczny, a jeżeli chodzi o koleje mazowieckie, to jest to jedyne połączenie poza Mazowszem, poza województwem mazowieckim. Bardzo się cieszę, że właśnie, panie prezesie, ten kierunek dobraliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Warto dodać, jak ktoś by pytał o statystyki, że około 40% podróżujących tym pociągiem tak naprawdę dociera do Ust. W tamtym roku przewieźliśmy 122 tysiące osób, więc jeśli policzymy sobie to 30-40%, no to macie Państwo odpowiedź, ile tysięcy ludzi przyjechało i wyjechało tym pociągiem z Ustki. Ustka jest pięknym miejscem, pociąg słoneczny, świeci słońce, więc zapowiada się słoneczny weekend. Ja dziękuję w imieniu spółki władzom samorządowym i miasta Ustka, i powiatu słupskiego, bo bez Państwa wsparcia, bez również zabiegania o remont tej infrastruktury, bo dzisiaj stoimy już w zupełnie innym otoczeniu niż rok temu, no na pewno nie byłoby takiej jakości świadczonych usług. Myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ wspólnie z panem burmistrzem Graczykiem wysłaliśmy pismo
taką prośbą, apelem, stanowiskiem. Bardzo nam zależało, żeby ta przebudowa tej linii zakończyła się w odpowiednim czasie i też podziękowania dla władz PKP, że rzeczywiście pociąg słoneczny zgodnie z terminarzem od 20 czerwca mógł zostać uruchomiony i ta przebudowa się zakończyła, także też ukłony dla polskich kolejki.